Google Kaszuby 2019. Prezentacja kolejnego gołębi, kolejnego uczestnika, Gregola Lorkowskiego z Niemiec. W dłoniach trzymam gołębia o numerze obrączki DV-436, numer oddziału 057. Ten gołąb z lotu finałowego uplasował się na 5. pozycji. Zdobył ponadto tytuł 8. asa. Jeżeli chodzi o pochodzenie tego gołębia, hodowca to jest Józef Frank Bydeker. Tutaj gołąb pochodzi m.in. z takiej gołębi Jansen van den Abele, Stenbergen, Hermans Kuster są gołębie, Pinia Kleine Dirk od Horsta i Franka Sandera oraz gołębie od Andrea Rothoffa. Piękny gołąb, piękna budowa, piękne plecy, długi mostek, bardzo dobrze związane. Widać wypierzony. Piękny samczyk. Na pewno gołąb godny polecenia. Kolejny gołąb z hodowli Gregola Rolkowskiego, który reprezentował jego hodowlę na wspólnym gołębniku MWG Kaszuby. To gołąb po numerze obrączki 4466, numer oddziału, numer gołębia 645. Szczegóły pochodzenia oczywiście są w rodowodach i w załącznikach. Ten gołąb z lotu finałowego uplasował się na 56. pozycji, ale również był 12 z lotu 190 km. Bardzo dobrze wiązany, dłuższy mostek. Bardzo dobre pochodzenie. Jeżeli chodzi ogólnie o pochodzenie gołębi Gregola Rolkowskiego, to są gołębie Leo Hermans Kusters, Jansen van den Abele, Rudy Dils, Jan Dils, są gołębie między innymi Prange. Do gołębi, do rodowodów są dodane załączniki i tam są szczegóły odnośnie pochodzenia. Gołąb o numerze obrączki 638, numer oddziału 4466. Ten gołąb z lotu finałowego uplasował się na 21. pozycji. Myślę, że też gołąb wart uwagi. Bardzo dobra budowa. Plecy, pióro w jeden, ogon w jedno pióro. Dłuższy mostek, bardzo dobrze wiązane. Zwane szybkie skrzydło. Kolejny gołąb po numerze obrączki 635, numer oddziału oczywiście 4466. Ten gołąb również po czasie wrócił z finału, ale do lotu finałowego leciał, można powiedzieć, wyśmienicie. Również bardzo ładne plecy. Bardzo dobrze zbudowany. Spięty. Do lotu finałowego między innymi był 43, 27 i 10. Został 16 asem. I ostatni gołąb, którego chcę zaprezentować, o numerze obrączki 630, barwy ciemnej. Ciemno-krapiany, jak to powiedzieć.
ten gołąb również wrócił po czasie z lotu finałowego do tego lotu. Zaliczył wszystkie loty, jak widać gołąb uparty. Potrafił sobie poradzić i wrócić po czasie. Również bardzo dobra budowa. Polecam gołębie Gregola Tomskiego.